jesteśmy u Piotra w Krynicy. Kręcimy dalszą część naszych opowieści na temat tego, jak łowić bursztyn i czym łowić bursztyn. Teraz, ponieważ w czym łowić bursztyn. Ponieważ już wiemy mniej więcej kiedy, jak to wygląda, no to postanowiliśmy przejść do drugiej części, czyli sprzętu. Które jest niezbędne przy połowie bursztynu, tak. Jest to. Są tacy wprawdzie, co łowią na rękę, po prostu z wody. Znam kilku takich, ale to jest bardzo trudna sztuka, wydaje mi się. I trochę szkoda zachodu się tego uczyć, skoro są rzeczy, które mogą nam pomóc. No tak, zwłaszcza, że efekty tych spacerowiczów, którzy łowią na rękę, bo to tak wygląda, czy często ich się nazywa kibicami, prawda? Ich efekty są niewielkie. Oni czatują jak gdyby na resztki tego materiału wydobytego z morza, żeby tam sobie coś wyciągnąć, krążą wokół łowiących bursztyn. Tak bywa, kibice się mówi o tych ludziach, prawda? I oni sami próbują gdzieś ręką chwycić bursztyn z morza, prawda? Tak jest. Tak, ale spotkałem też przynajmniej tam w okolicach Ustki, gdzie ja częściej chodzę po plaży, kilku takich miejscowych, po prostu z rowerkami, którzy chodzą i potrafią zakasać spodnie do kolan, czy tam powyżej kolan, w pewnym momencie jak widzą, że jest plama. I ja muszę przyznać, że dla mnie to jest sztuka, która jest prawie nie do osiągnięcia. Oni tak jak rybki po prostu z prędkością strzały potrafią chwycić ten bursztyn z wody. Ale mówię, to jest bardzo dla mnie rzadka sztuka, że faktycznie im się udaje. I to widziałem, że naprawdę ładne bursztyny potrafią wyciągnąć i w ciągu dnia, i bez oświetlenia, i bez sprzętu. Tak po prostu, nie? Mimo tego, że woda jest zimna, mimo tego, że wszystko... Praktyka nikim kibica, nie przeszkadza. Praktyka kibica. Tak, praktyka kibica, być może praktyka jakiegoś takiego człowieka na miejscu, któremu jak się okazuje nic w życiu nie przeszkadza. Nie? Tak. Ale to jest bardzo rzadka sztuka. Na ogół jednakowoż używamy sprzętu. I przede wszystkim używamy sprzętu ochronnego w postaci ubrań różnego rodzaju. No, najczęściej stosowane są fodery takie, gumowe, buciska. Mhm. Czyli kalosze ze spodniami. Ze spodniami, prawda, to jest takie najbardziej popularne. Najbardziej popularny strój ochronny. No, ma całą masę zalet i wad. Ja widziałem jeszcze, dawni rybacy używali skórzanych woderów, bo dzisiaj się gumowe wodery czy z jakichś tkani takich. Tak, jest ileś tych materiałów, do których można mieć masę zastrzeżeń. Te gumowe wodery jednak mijają lata i one zdają egzamin. One wyprzedziły wszelkiego rodzaju skórzane urządzenia ochronne. Szyło się, i to często ze skór foczych, wodery nasączone tranem, szyte specjalnymi ściegami, które nie przepuszczały. One miały tą zaletę, że nie pociły się w środku. Co jest przekleństwem wszelkiego gumowego sprzętu. No tak, że w takich wodarach po jakimś czasie, mam na myśli parę godzin, może się okazać, że pomimo tego, że woda się nie dostaje, to i tak jest mokro w środku. Ja mam gdzieś w domu takie pochodzące z Kaszub rybackie buty. One przypominają buty do konnej jazdy, powiedzmy. Z tym, że są znowu zszyte ściegiem takim nieprzepuszczalnym. I faktycznie można w tych butach, tak jak w kaloszach, wejść do wody, czy te typowe rybackie buty. Ja jeszcze pamiętam jako dzieciak, jak się pojechało gdzieś do Rewy nad Zatokę Puską, to rybacy w tych butach powszechnie wskakiwali do łodzi, mieli fartuchy jakieś, prawda, takie skórzane. No i zdarzały się te wodery, prawda, skórzane. Jakieś sobie nawet pozwoliłem przymierzyć takie wodery, gdzieś tam odkryłem. Bardzo to wygodne, bardzo miłe.
i ten. No, dzisiaj nikt nie potrafi tego uszyć, po pierwsze. Nikt nie potrafi tych skór wyprawić w taki sposób, żeby te wodory stworzyć. No, technika zmienia się, ale nie znaczy, że ona jest lepsza. Właśnie tak z ciekawości, czy krój był taki sam, czyli takie podpachę. Tak, z podobne z szelkami, a, prawda? To zostało. To zostało, prawda? Podejrzewam, że to jest od niepamiętnych czasów. Rybacy używali tego typu sprzętu tam, gdzie trzeba było. Ci łowiący bursztyn zapewne też. Chociaż w tradycji łowienia bursztynów są inne, tak zwane biodrówki, czyli takie jakby dłuższe kalosze sięgające do bioder. Jeżeli, nie połączone spodniami, tylko kończące się... mocowane często jakimiś zapięciami do pasa. Do pasa i ten, bardzo wygodne. Ja przez całe lata używałem tych biodrówek. Są gdzieś fotografie sprzed lat, gdzie bardzo malowniczo człowiek na tych fotografiach wychodzi, prawda, taki rasowy poławiacz bursztynu w tych biodrówkach. I chyba sobie kupię, bo to jest taki... Po raz kolejny, prawda, bo to jest niezwykle wygodne. Przede wszystkim ciężar tych biodrówek jest ten. Nie zawsze jest ciężki sztorm, w którym się łowi. Czasami jest to brodzenie w takiej już spokojnej wodzie. No tak. I w zasadzie blisko brzegu nie są potrzebne te wodery. Czasami te biodrówki w zupełności wystarczają. Tak, przy niskiej fali może się okazać, że tak naprawdę do kolan więcej nie zamoczysz, nie? Że po powyżej kolan. Co jest ważne w woderach, żeby w woderach móc klękać. A to jest w tych takich twardych, gumowych woderach wbrew pozorom wcale nie... Nie takie łatwe, prawda? Czy schylić się, czy klęknąć. Przy tuszy takie jak moja też nie jest proste, bo często brzuch zbyt mocno wypełnia, prawda, wodery. Ale tak czy siak, one są twarde, a jeszcze jak przyjdzie minusowa temperatura, to się robią jeszcze bardziej... Tak. Mniej podatne na zginanie, o, tak. I są wodery dzisiaj z takimi jak gdyby nakładkami na kolana, żeby tam nie tego, z takim kloszowym kroju rozszerzającej się do środka. W razie czego jak mocno chlapie, to zawsze można związać te wodory u góry jakimś paskiem, rzemieniem, gumą. To już spiąć, to jest zupełnie inna sprawa. Tutaj patentów podejrzewam jest bardzo wiele, tak samo jak i rozpiętość cenowa jest bardzo duża. Takie najprostsze wodery gumowe w całości, gumowe jak ty masz, Piotrze, to jest koszt rzędu ilu? 160 zł. 160 zł, więc za takie pieniądze można takie wodery mieć. Ale są też tak zwane spodnie buty różnego rodzaju właśnie z pianek neoprenowych, gdzie te komplety kosztują grubo powyżej 2000 zł, więc to już w zależności od tego... No i to jest klęska, muszę powiedzieć. To fajnie działa, jak są temperatury dodatnie. Nie używałem, więc nie wiem. Ja używałem i się zrujnowałem kiedyś, aha, prawda, na taki sprzęt. Jest to sprzęt przy mrozie jednorazowy. Poszły do śmietnika. One po wielu godzinach, z tej racji, że neopren nasiąka wodą z wierzchu, tworząc taką ciepłą warstewkę. To jest bardzo przyjemne, miłe, prawda? Bardzo ciepłe. I wydawałoby się, że w mrozie to powinno dobrze funkcjonować, jednak nie. Przy kilkunastostopniowym mrozie zamarza i pęka razem z gumą. W tych miejscach, gdzie pęka, następują kolejne rozdarcia i w zasadzie takie popękane wodery z neoprenu są, nadają się tylko do śmietnika. Tak, to równie dobrze można bez, prawda? Tak. I nie widzę sensu. No, wędkarze, którzy najczęściej łowią w temperaturach wędkujących gdzieś tam na pstrąga i tak dalej, to bardzo fajny sprzęt dla nich jest. Ale do połowu bursztynu, gdzie w ekstremalnych warunkach, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, prawda, łowi się
w temperaturach często znacznie poniżej zera. To... Tu znacznie mamy na myśli, że to jest 12 stopni na minusie, nie tak. 10, prawda? To już takie temperatury to już... Trzeba by się było dokuwać do tego bursztynu, podejrzewam. Chociaż, no ale minus 15, minus 12... Chociaż ja pamiętam kiedyś i przy takim... się zdarza. 20-kilkostopniowym mrozie, 25 chyba stopni było, łowiłem bursztyn, prawda? Jeszcze może było nie... No falowało i tak dalej, przyszło, ta temperatura bardzo niska i gdzieś tam na piaskach upiorne to było, powiem już w tej temperaturze. To, co ktoś kiedyś powiedział, że wodery potrafią na plaży przymarznąć do tego, to działo się dokładnie, prawda? Wyciągnięcie tych patyków z wody powodowało taką wyrzucenie na brzeg takiej bryły tych patyków. Trzeba było bardzo szybko bursztyny co większe wybierać. Tak, bo one przymarzają natychmiast do piasku, do wszystkiego. No i wodery, ja wtedy miałem biodrówki. Na biodrówki za zimno, gdzieś mi woda weszła w to, to było upiorne, pamiętam, taki zmarznięty wtedy wróciłem. Ten dobór sprzętu właśnie do odpowiedniej pogody powinien być właściwy, czyli ty możesz o tym powiedzieć, tam na Usteckim Wybrzeżu używa się bardzo często zamiast woderów tak zwanych sucharów. Tak? Sucharów, prawda. Czyli tych kombinezonów właściwie do nurkowania przeznaczonych głównie. Czyli to są tak zwane suche pianki. Ale to ze względu na to, że tam jest troszeczkę inne podejście do samego połowu. Bo tak jak rozmawialiśmy dzisiaj na ten temat wcześniej, bursztyn ustecki ma to do siebie, że jest generalnie twardszy i ma trochę większy ciężar właściwy. Jest, tak. I tam bardzo często, znaczy to bardzo często zdarza się, że ten bursztyn nie ma siły dojść do samego brzegu. I trzeba wejść głęboko w morze, żeby złapać tą plamę i łapać ją w całości. W związku z tym też jak przejdziemy do kaszorów, chociaż możemy może już o tym teraz powiedzieć, to też te kaszory używane przez tych miejscowych właśnie są większe, w piankach tak. Są wielkości połowy bramki do hokeja. I tam ten proces jest bardzo gwałtowny, bo może się okazać, że tam moment, kiedy można łowić, trwa pół godziny do godziny i trzeba jak najszybciej wyjąć, zanim cała ta plama nie odpłynie po prostu gdzieś dalej od brzegu. I z tego powodu też oni właśnie używają tych kombinezonów, tak zwanych sucharów, czyli tych suchych pianek. Bardzo często, to co miałem okazję zaobserwować, wchodzą tak głęboko, że fala ich przykrywa w całości. Ołowiane buty w związku to, z tym. To co ty Piotrze mówisz też, że zdarzają się ołowiane buty bądź ołowiane pasy i te proste aparaty oddechowe. Natomiast absolutnie w ramach hobbystycznych mnie nie przyszłoby do głowy, żeby używać takiego sprzętu. Myślę, że żeby pozwolić sobie na tak głębokie wejście w morze, jednak wypadałoby mieć większe doświadczenie, czy z nurkowaniem, czy w ogóle z morzem. Nie zaczynałbym od tego na pewno, żeby wchodzić do takiej głębokości, że cię fala przykrywa w całości. Tym bardziej, że prądy tam potrafią być już tak silne, że zdarzało się, że tak jak mi opowiadali tamci bursztynnicy, zdarzało się, że musieli pożegnać się z kaszorem, że prąd był tak silny od brzegu, że nie byli w stanie wyciągnąć kaszora i albo kolega ciągnął kolegę i ten kaszor, że tak powiem, razem wyciągali we dwóch, albo niestety było kwestia, że tak powiem, kaszor albo życie. Tak silnie ten prąd morski potrafił wyciągać kaszor w morze, że niestety trzeba było puścić kaszor razem z towarem w środku i się ratować ucieczką. Niestety, to już jest taka granica, że tak powiem, gdzie trzeba... Ja zawsze mówię, że łowienie bursztynu, wbrew pozorom, jest sportem ekstremalnym, prawda? Jest to sport ekstremalny z wielu powodów. I trzeba mieć tego świadomość. Jeszcze raz, nie jest to spacer w słoneczny dzień po brzegu morza, bursztynek znalazłem go na plaży i cała romantyka bursztynowych serduszek,
całusków i tak dalej znika, prawda? Jest to ciężka robota. Tak, i sport dla twardych mężczyzn. I twardych kobiet też. Prawda? Ale te kobiety zdarzają się znacznie rzadziej. Właśnie prawda? Dlatego, że to jest twardy sport. Tak, twardy sport. Następna rzecz, jeżeli mówimy o tych sprzętach gumowych, czy tam, które się używa do połowu, jest ta metoda nurkowania, prawda, gdzie no, normalnie sprzęt nurków jest używany i w ostatnich latach część zapaleńców przechodziła jakieś kursy takie dla nurków, gdzie je stosowała. Co ze stroju nurka jest w takim codziennym użyciu, co ja używam, prawda? Bardzo często używam do woderów bielizny nurków. Nurków klasycznych. Jest to bielizna marynarki wojennej, bawełniana, używana przez nurków klasycznych. I ona faktycznie w jakichś warunkach sprawdza się, która dobrze w tych woderach funkcjonuje, z tej racji, że ona jest gruba, chłonie wilgoć i jest prążkowana, bym powiedział, i nie styka się całą powierzchnią we wnętrzu woderów, dając taki jak gdyby oddech tam troszeczkę, czyli to pocenie nie jest takie intensywne, a zarazem tą wilgoć wchłania, trzymając zarazem bawełniana, trzyma temperaturę. Właśnie, bo widzisz, bo w górach to się mówi, że bawełna zabija. Tam się używa innych bielizn z tego powodu, że bawełna jest chłodna z natury, nie tak jak wełna. Ale nie tak jak wełna, może prawda? To prążkowanie, może tak naprawdę skład tych bawełnianych bielizn nurkowych jest trochę inny. A może dlatego, że marynarka wojenna oszczędzała na bieliźnie. Całkiem możliwe. Załóżmy, że tak, że na bieliźnie, nie na ludziach. No. Nie na ludziach i może tak. W każdym razie ta bielizna jest gdzieś z demobilu do kupienia, prawda? To nie znaczy, że używana, tylko ona gdzieś w tych sklepach z byłym wojskowym sprzętem jest do kupienia. Natomiast, jeżeli już weszliśmy, co pod te wodery, pod to wkładać, z mojej praktyki wynika, że najlepsza jest bielizna narciarska. Właśnie, i to jest też bardzo ciekawe, bo ja jako piechur też muszę przyznać, że mocno eksperymentowałem, w co się ubierać na plażę, bo ja mam trochę inne podejście. W woderach się chodzi długie dystanse, bardzo niewygodnie. Tak. To jest bardzo męczące, szczególnie właśnie jak ta guma od zimna zesztywnieje. Oczywiście wszystko można wyćwiczyć, tak? Są ludzie, co biegają różne biegi w górach po 70 km, tak? I dają radę. Natomiast no, powiedzmy, że zacząć od tego jest dosyć ciężko. I ja wypraktykowałem, że najlepsze właściwie do takiego chodzenia po plaży z łowieniem, jak już się coś znajdzie, jak już się trafi na jakąś plamę, są spodnie do snowboardu, spodnie narciarskie, one idealnie chronią przed wiatrem, co jest bardzo istotne wbrew pozorom na plaży, a z drugiej strony nie do końca dopuszczają wilgoć. Taką, wiadomo, że jak bo ty będzie używasz wojskowe L1 tak zwane, prawda? Bo ja mam z kolei tak, że ja mam wszystko do łowienia zorganizowane w ten sposób, że w takim plecaczku na ryby, który też jest nieprzemakalny, mam ze sobą, będę rozpakował ten plecaczek później, to wszystko pokażę. I mam te OP1 czy L1, nie pamiętam, też z demobilu, są tak naprawdę takie cienkie, gumowe spodnie, które ważą niewiele, można w takim plecaczku wziąć ze sobą i w momencie, kiedy chcemy wejść do wody, to po prostu założyć. Na buty, na wszystko, na całe buty, na wszystko, tak, na ten moment, a potem zdjąć i iść dalej, tak? To jest, a ponieważ plecak jest nieprzemakalny, to sami nie zmokniemy od tego, że te mokre spodnie w środku tam będą. Z woderami jest inaczej. Wodery tak nie przeniesie. Wodery są ciężkie. Nawet noszenie, ja mam taki worek marynarski, który noszę, prawda, bo nie zawsze się chce od razu zakładać te wodery z racji marszu i ten marsz jest autentycznie utrudniony w woderach. Mhm. Człapie człowiek tak, takim
kroczkiem, a czasami no, to są całe fragmenty, gdzie tego bursztynu w ogóle być nie może, czy nie ma i trzeba no to przejść po prostu. Parę kilometrów i musisz iść dalej po prostu. Nie? To bardzo charakterystyczne zakwasy się wytwarzają. Zauważyłem, że w takich partiach nóg, których na ogół nie używam, nie? To jednak trzeba gdzieś tam ciągnąć te nogi w zupełnie inny sposób niż zwykle. Ja bardzo sobie chwalę właśnie takie podejście. Nawet zdarza mi się, że zapominam założyć w podnieceniu, tak jak dwukrotnie mi się w tym roku zdarzyło, że jak mi się zaświeciły bursztyny w wodzie, to mimo tego, że miałem wodery dosłownie 200 metrów, bo to było zaraz przy zejściu z plaży i wystarczyło się krok cofnąć, żeby przynieść i założyć te spodnie na siebie i już na suchą nogą wejść do wody, no to niestety głowa była wolniejsza zdecydowanie od odruchów i dwukrotnie wylądowałem po pas w wodzie w zwykłych spodniach narciarskich, w zwykłych butach. Już 3 godziny tak zostałem. Ty tak dużo wytrzymałeś, prawda? No, ale to jest właśnie jakby, to jest ta gorączka bursztynowa, o której mówiliśmy. To jest coś takiego, że jak już zobaczysz ten bursztyn w wodzie, jak on się świeci, jak go widzisz i jak masz szansę go połowić, ja nie twierdzę, że wszyscy tak mają, ale ja tak akurat być może jeszcze mam. To za mało serca w ogóle można dostać w takich momentach. Niektórzy dokładnie. Ja w zeszłym roku miałem taką historię. Na piaskach po silnym sztormie zeszłej zimy charakterystyczne te patyki z bursztynem przychodziły pod takim dywanem traw zabranych z urwanej wydmy. I w tej trawie tak tam świeciły, ale w ruchu fal przychodził taki moment i ruchu wody, że to się rozwarstwiało, te trawy osobno, nad bursztynem z patykami, a te patyki gdzieś tam się poruszały przy dnie, prawda, to tak na pierwszej lewce taką plamę znalazłem. No to falowało, to nie powiem, że nie falowało i falowało. I taki silny prąd w kierunku wschodnim odciągał ten kożuch, jak w tych woderach, ja je zakładałem na plaży, w takim zadyszki dostałem, prawda? No właśnie, bo to jest coś takiego, że jak już zobaczysz, że jest ten bursztyn. Jak zapaliłem ultrafiolet, prawda? I zobaczyłem dywan bursztynu na dnie. Nie były to grube bursztyny, ale dywan, prawda? Żółte dno. Żółte dno, prawda? Że tylko kaszorkiem ładować i pchać to do torby. No właśnie, a człowiek nieprzygotowany, wodery gdzieś tu, tutaj coś robić, skręcać sprzęt. No nie, no i mi się w takich sytuacjach często zdarza, że ląduję w wodzie, wiesz, tak jak stoję. I dostałem normalnie takiego stanu jakby przedzawałowego. Wyszedłem sobie na brzeg, postałem z 15 minut, z korzyścią zresztą na tego, co się w wodzie działo, bo ta trawa dalej odpłynęła, ten bursztyn jeszcze tam gdzieś dogoniłem. Odpływający taki i go tam niemało naciągnąłem, ale z tego podniecenia czułem, że dostanę zaraz zawału, prawda? To było taki na moment przed zawałem, to krótki oddech, prawda? I tego. Zresztą ty też gdzieś kiedyś się znalazłem, też mieliśmy, ja poszedłem na wydmę siedzieć, prawda? No tak, bo to też wtedy sypało. Też sypało i też takie to podniecenie. Ta gorączka jest niebezpieczna, jest, prawda? Jest. Dlatego apelujemy o zdrowy rozsądek, z czym ja mam problem. Nie ukrywam, że mimo tego, że to już jest drugi rok, jak łowię. Intensywnie łowisz. Jak intensywnie łowię, to dalej mam problemy. No zobaczę plamę, zobaczę bursztyn i łapię tą gorączkę. Która z drugiej strony jest jakby dodatkiem do tej całej frajdy. Myślę, że ci, co chodzą po górach z kolei, oni z innego powodu, ale też łapią swoją gorączkę we wspinaniu się na szczyty. Wszystko być może tak naprawdę chce. Ale co tam jest po górach? Tam bursztynu nie ma, prawda? No, chociaż są miejsca gdzieś tam w Dolomitach, prawda, gdzie ten bursztyn występuje. Może tak, może są jakieś inne, może oni z innego powodu tam wchodzą, z innego powodu biegają, widoki są... Dobrze, nie, nic nie widać, bo góry cały widok zasłaniają, prawda? Zasłaniają, tak, no więc, więc być może... Ale staram się zrozumieć, że po prostu każdy ma prawo mieć jakąś swoją pasję. No ja akurat zdecydowanie... Jak zobaczę plamę bursztynu w wodzie, to coś się przekręca w głowie.
bardzo mocno, do tego stopnia, że mówię, nawet mnie nie boli, że jest 4 czy 2 stopnie na plusie, czy 2 na minusie, a ja mokry po pas, brodzę 3-4 godziny w tej wodzie, wiesz, nie przeszkadza mi to wtedy zupełnie. I co więcej, nie kończy się to, tak jak mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, nie kończy się to żadnymi chorobami. Być może nie przegiałem jeszcze tak poważnie. No, natomiast się zdarza, to, prawda, przegięcie takie kompletne, prawda? A może to i wiek, prawda? Ja już młody nie jestem, podatny jest człowiek po prostu na jakieś przyjemności. Może tak, ale wiesz, z drugiej strony morsy się kąpią w zimnej wodzie. A gdzie oni się kąpią, to jest zanurzenie takie, to jest to kąpanie morsów, tak to po jest prostu takie. Że na chwilę wejdą. Wyjdą i się rozgrzeją. No, to jest różnica. Jakby mors miał przesiedzieć 9 godzin w wodzie, czy naście, jak ty masz ten rekord, ile 16 godzin. No 16, to wtedy faktycznie też mokry po pas. No wolałem stać w wodzie, bo w wodzie było plus 2, cieplej. A na zewnątrz minus 12, w wodzie było cieplej, zdecydowanie, prawda, no. No nie jestem normalny, no ale ja o tym wiem, no. No i teraz namów morsa, żeby tyle godzin gdzieś się kąpał w tego, to niemożliwe, prawda? No tak. Dla mnie morsowanie, przepraszam wszystkich morsujących, bo ich szanuję i tak dalej za zawziętość, organizację i urok tego sportu morskiego przede wszystkim. A co z morzem, to dla mnie jest bardzo ważne, bliskie sercu. Ale mi to przypomina te botoksowe panienki, które z licznikami w telefonach, prawda, biegają i rzekomo sportu zażywają, prawda. W pewnym makijażu i tego. No coś jest w tym, prawda? Jest to. Ja też nigdy nie rozumiałem, słuchaj, z drugiej strony na to patrząc, też nigdy nie rozumiałem, po co iść na siłownię. W tym sensie, że jakby jeszcze wysiłek, za który jeszcze mam płacić, nigdy mi się to nie zgrywało. Wolałem w jakiejś pracy porąbać fizycznej. Sobie drewna, prawda? Drewno, czy coś, jakiejś pracy fizycznej zażyć, wiesz, i w ten sposób jakby nabrać formy, czy tam cokolwiek, nie? To jest zupełnie inna sprawa. Bursztyn na pewno zastępuje siłownię. Na pewno. Dobra, ale odchodzimy od tematu. Odchodzimy od tematu, zaraz do tematu wracamy. Musimy zrobić krótką przerwę techniczną i zapraszamy za moment kawałek dalej. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej. Dziękujemy w ogóle za te łapki, które już za które są. Z góry dziękujemy. Jeżeli macie ochotę na więcej takich filmów, to subskrypcja. Oczywiście też dziękujemy, jeżeli subskrypcja. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć na nie w postaci któregoś kolejnego filmu. Kontakty zarówno do Piotra bezpośrednio, jak i do mnie znajdziecie w opisie filmu. I to właściwie by było na tyle. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.